tak już na zakończenie. Na zakończenie zaśpiewam piosenkę Ulach. Piosenka Ulach jest piosenką spisaną z Ula w Przesiece. Jest autorstwa Przemka Rozenka, pszczelarza przysieckiego, poety i strażaka. Jest to wiersz spisany z trzeciego ula i opowiada o tym, jak się pszczelarz, poeta zastanawia nad tym, czy przypadkiem nie postawić trzeciego ula. On go później postawił, na ten ul napisał wiersz o tym. A dlaczego napisał? No napisał dlatego, że pszczoły świetnie czytają i się cholernie znają dobrze na poezji. I to właśnie z tego powodu. Takie pam-pam to są koniki polne, możecie pomóc, ja wam teraz powiem, jak to leci. A koniki polne są już mojego autorstwa. Przyjdzie się wiośnie pokłonić, że jak miłość znów nas zapowietrzy, pierwszy kwiat na gałązce jabłoni. Że jak miłość znów nas zapowietrzy, pierwszy kwiat na gałązce jabłoni. Już wcześniej wspominał coś marzec, nim w oddali zupełnie wypłowiał, że choć przyjdzie się z czasem zestarzeć, nie ma sensu się czasem przejmować. Że choć przyjdzie się z czasem zestarzeć, nie ma sensu się czasem przejmować. Stachuro, choć gubię, to szukam, zanim czas nam po plecach przeleci. Niech mu będzie do trzech razy sztuka i jest ul najprawdziwszy mój trzeci. Niech mu będzie do trzech razy sztuka i jest ul najprawdziwszy mój trzeci. Czerwiec, lipcem i przydrożnym majem, ech stachuro, wypijmy pod sklepem. Pszczoły chyba na wierszach się znają, może nawet z nas wszystkich najlepiej. Pszczoły chyba na wierszach się znają, może nawet z nas wszystkich najlepiej. Lipcem i przydrożnym majem, ech stachuro, wypijmy pod sklepem. Pszczoły chyba na wierszach się znają, może nawet z nas wszystkich najlepiej. Dzięki. Jest nas dzisiaj tutaj...